Paweł Śpiechowicz, witam Państwa w programie Tydzień OWD, gdzie podsumowujemy najważniejsze wydarzenia ostatnich dni w Łodzi i regionie. A zaczynamy oczywiście od pierwszej tury wyborów prezydenckich. Andrzej Duda wygrywa w skali ogólnopolskiej i odbija też Bronisławowi Komorowskiemu województwo łódzkie. Nic więc dziwnego, że urzędujący prezydent kilka dni później to właśnie u nas ogłasza nowe hasło wyborcze, spóźniając się lekko przez łódzkie korki. Prezydent Bronisław Komorowski dziękował dziś łodzianom za oddane na niego głosy w pierwszej turze. Mówił też, że wynik wyborów głęboko przeżył i był on dla niego ważnym sygnałem od wyborców. W Polsce jest wiele osób, które oczekują szybszych, głębszych zmian na lepsze. Że w Polsce jest wiele osób, które chcą w większym stopniu uczestniczyć w współdecydowaniu o losach Polski. Współdecydowaniu o polskich sprawach. Proszę Państwa, jest tak, jak tu widzimy. Chcę być prezydentem naszej wspólnej wolności i proszę o Państwa głosy 24 maja. A Państwa i moimi gośćmi są Przemysław Nas z Radia Łódź, przepraszam, i Łukasz Głowacki z Radia Plus. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, to jest dla Was niespodzianka, że Bronisław Komorowski przegrywa w Łódzkiem? To nie jest dla mnie niespodzianka, ponieważ nie zgodzę się z takim stwierdzeniem, że Andrzej Duda odbił województwo łódzkie prezydentowi Komorowskiemu, ponieważ w ostatnich wyborach samorządowych w województwie łódzkim wygrało Prawo i Sprawiedliwość, więc nie odbił województwa łódzkiego. Łodzi nie odbił Andrzej Łodzi Duda. Nie odbił. Łodzi nie odbił, bo w Łodzi wygrywa Platforma, zresztą pani prezydent Zdanowska wygrała tutaj w pierwszej turze swoje wybory, więc myślę, że dziwne jest dla mnie przyjazd z Bronisława Komorowskiego akurat do Łodzi, bo tutaj wygrywa. No, duże miasto, potencjalnie duży elektorat, który można... Znaczy, ja zastanawiam się nad metodą, o co tak naprawdę chodziło, bo głównym głosem, który wsparł pana prezydenta, który de facto przykrył nowe hasło, był jeden z aktorów. Z Warszawy. Tak, który swoją drogą... No tak, nie popisał się specjalną znajomością rzeczy. Powiedział, że będzie głosował na prezydenta Komorowskiego, bo nie chce, żeby był obrażany, kiedy demonstruje swoje poglądy, tak jak to się zdarzyło w ostatnim czasie. Zapomniał, że w tym czasie, o którym mówił, prezydentem był właśnie Bronisław Komorowski, premierem był wówczas Donald Tusk, a Warszawą, bo o Warszawę chodziło, rządziła Hanna Gronkiewicz-Waltz z tej samej partii. Także to takie... Dlatego przyjechał do Łodzi. Ale nie wiem, dlaczego z Warszawy, ale dlaczego Łodzi, o tym żeby powiedział? Wesprzeć Bronisława. Może żeby warszawiacy nie zareagowali w jakiś sposób, bo my możemy w Łodzi nie wiedzieć, że w tym czasie no, daleko. Mógłby mieć pretensje właśnie do tego prezydenta. A waszym zdaniem to nowe hasło to jest najbardziej potrzebna rzecz, jakiej w tej chwili nie wiem, a jakie prezydent to hasło? Komorowski? Prezydent naszej wolności. Tak, nie wiem, dlaczego akurat jest takie hasło, czy Andrzej Duda jakby został wybrany prezydentem, nie byłby prezydentem wolności. Nie wiem, zniewoleni byśmy byli wtedy, kiedy by Andrzej Duda wygrał? Nie wiem, skąd taki pomysł. Może chodzi o to, że Kukiz zdobył dość dużo głosów, a Kukiz jest reprezentantem w zasadzie takim wolnościowym, tak? Można powiedzieć, czyli że to może hasło jest podobnie jak wszystkie wcześniejsze działania, zaraz po ogłoszeniu wyników sondażowych, może... prezydent przystąpił do ofensywy programowej. Tak, a może to też dlatego, bo prezydent bardzo dużo przed ujawnieniem tego hasła mówił w Białej Fabryce o swojej drodze historycznej, o walce, tak. o wolność Polski, tak, to może stąd to hasło. Króciutko jeszcze wasze typy, że tak powiem, na drugą turę. Kto wygra? Mhm. Ciężko bardzo. Ciężko bardzo, bo tak sobie myślę, że jeżeli wyborcy Pawła Kukiza chcieliby zachować twarz, to nie powinni iść na wybory, bo oni głosowali przeciwko systemowi, a tych dwóch kandydatów to są kandydaci systemu. Zastanawiam się, czy wyborcy Platformy Obywatelskiej, ci, którzy nie poszli w pierwszej turze, bo myśleli, że pan Komorowski sobie spokojnie da radę, teraz się przestraszą, obudzą i pójdą. Badania wskazują, że wyborcy Kukiza w większości poprą
Andrzeja Dudę, bo ten protest nie był protestem przeciwko jakiemuś wymyślonemu systemowi, tylko przeciwko... Mówili, że są antysystemowi. No tak, ale przeciwko bardzo konkretnemu. Trudno powiedzieć, że Andrzej Duda, który jest w opozycji od 8 lat, reprezentuje ten system. Także... No system partyjny. Muszę przerwać. W mijającym tygodniu żyliśmy też tragedią, do której doszło w Rzechlinie koło Kutna. 67-latka zaszteletowana i 10-letnia wnuczka z ranami kłutymi w ciężkim stanie trafia do szpitala. Podejrzewani 16-letni wnuk i jego kolega, mimo że chłopak wrzucał na portal społecznościowy zdjęcia z nożem i zachowywał się wcześniej agresywnie, nikt nie reagował, aż było za późno. Obie zostały zaatakowane w trakcie snu. Starsza kobieta najprawdopodobniej, chcąc wezwać pomoc o własnych siłach, doszła do drugiego pomieszczenia. Leżała na schodach z licznymi ranami kłutymi. Niestety kobieta zmarła. Tej nocy również w tym domu przebywała jej 10-letnia wnuczka. Jak ustalili policjanci, ta dziewczynka również posiada rany kłute. Krewni chłopaka wskazują, że nastolatek już wcześniej miewał napady złości, a ich obiektem była właśnie babcia. Mimo to kobieta broniła wnuczka przed każdym zarzutem. Jej 10-letnią wnuczkę, jak wstępnie ustalono, próbował zabić przyjaciel Maksymiliana. W dzień zabójstwa chłopcy przynieśli do szkoły narzędzie zbrodni. Tak mówili nam koledzy nastolatków w dniu tragedii. Nikt wówczas nie zareagował. Wszyscy ci nauczyciele, którzy widzą, że jest jakiś problem w klasie, mogą zajrzeć na naszą stronę internetową. My jesteśmy we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, więc jeżeli ktoś ma jakiś problem, to powinien się do nas zgłosić i profesjonaliści mogą mu pomóc. Panowie, króciutko, co zawiodło w tej sytuacji? Jeżeli pani minister edukacji mówi o tym, że jeżeli ktoś widzi problem, to powinien zajrzeć na stronę internetową, to powinniśmy zmienić panią minister. No zawiodło wszystko. Zawiodła szkoła i zawiedli rodzice, bo mnóstwo mamy takich przykładów ostatnio. To jest rzeczywiście przykład tragiczny, natomiast ja uważam, że i szkoła w Polsce ostatnio, i rodzice nie wiedzą dokładnie, co się dzieje z ich dziećmi. Tu jest brak nadzoru z ich strony. W tym tygodniu zaczęły się też testy śmigłowca Caracal, który ma być montowany w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi. W Łodzi był też minister obrony narodowej. Chce, by Łódź stała się częścią polskiej wyżyny lotniczej. W tej wyżynie lotniczej widzimy to miejsce, gdzie będziemy chcieli skierować różne inwestycje, wierząc tutaj w państwową zbrojeniówkę, która skonsolidowana w ciągu ostatniego półtora roku w Polską Grupę Zbrojeniową powinna dostać bardzo mocny impuls modernizacyjny. Przygotowujemy się również w zakresie kadr nie tylko dla wojskowych zakładów, ale właśnie pod przyszłe potrzeby tejże wyżyny lotniczej. Dla mnie najważniejsze, że nie tylko utrzymamy miejsca pracy, które tutaj mamy, wysoko wyspecjalizowanych specjalistów branży lotniczej, ale również mamy szansę na dalszy rozwój. No panowie, wyżyna lotnicza to brzmi dumnie. Szczególnie, wysoko. Że Łódź znana jest z Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, czyli bardziej pasowałby wszystko pagórek. Wszystko pasuje. Ale czy na tej wyżynie lotniczej zyskamy? Bo już tak ten entuzjazm opadł. Znaczy ja... Nie rozumiem i troszkę denerwuję się na tych, którzy od samego początku po rozstrzygnięciu tego przetargu zaczęli krytykować ten przetarg. Ja rozumiem tych ze Świdnika, ja rozumiem tych z Mielca, no ale przecież także zakłady są w Łodzi, także tutaj do Polski przyjdzie jakaś produkcja czy jakaś montownia i nie rozumiem ludzi, którzy krytykowali ten wybór śmigłowca. Rozmawialiśmy z żołnierzami, rozmawialiśmy z generałami, oni twierdzą, że to jest najlepszy wybór z tej trójki. Która była. Tak. Tak, jest to najnowocześniejszy śmigłowiec oferowany w tym przetargu. Natomiast śmieszni dla mnie byli radni Prawa i Sprawiedliwości w Łódzkiej Radzie Miejskiej, bo też dyskutowano na ten temat i oni zupełnie nie wiedzieli, jak się zachować, no chociaż oni powinni poprzeć wybór tego śmigłowca. Natomiast co tu będzie dalej? Czy tu będzie zakład? Czy tu będzie montownia? Ile ludzi zostanie zatrudnionych? No, tu bym nie był takim wielkim optymistą. Musimy przejść do tematu własnych. Przepraszam, Łukasz, że ci przerywam. O czym w tym tygodniu Radio Łódź i to Radio Plus mówiły? To był Łukasz. Kongres Nowej Ewangelizacji odbywa się właśnie w ten weekend w Łodzi. W Łodzi do kościoła chodzi około 10% ludzi. I to jest na mapie Polski jeden z najgorszych wyników. A nowa ewangelizacja to jest mówienie o Bogu tym ludziom, którzy odwrócili się od kościoła. Nie jak
jakieś agresywne, ale intensywne. I 350 osób spotkało się, przyjechał z Brazylii ojciec Antonello. Niesamowity człowiek. No, będzie można zobaczyć ci, którzy nie byli, a większość nie była. Będą mogli zobaczyć, w jaki sposób on potrafi mówić o życiu. O życiu, w którym jest Bóg. Przemek? A narzekał na korki ojciec Antonello? Został przywieziony po godzinach szczytu. No właśnie, bo u nas straszne narzekanie, telefony do radia zdesperowanych słuchaczy, którzy mają problemy z dostaniem się do pracy rano, a potem z dostaniem się z pracy do domu o popołudniu. I ta kulminacja nastąpiła w piątek, kiedy była zapowiedź przemarszu studentów podczas juwenaliów na Politechnice. Sami studenci, to jest najśmieszniejsze, sami studenci zdecydowali po tych wszystkich telefonach i po tych wszystkich telefonach od nas do nich, że oni pójdą chodnikiem. Nie wejdą na jezdnię. Jeszcze jakieś tam widziałem, jak do tramwajów wchodzą, ale to było wcześniej. To było wcześniej. Tak, ale stada tramwajów akurat stały wtedy, także to nie byłoby najlepsze. Wchodzili zwiedzać. To... Byłby, jak to nazwać, nie pochód, tylko postój. Postój. No dobrze, jeszcze satyryczne podsumowanie tygodnia w wykonaniu Jarosława Grzelki z kabaretu Chichot 2. Nie było tragedii. Rozmawiałem z Leszkiem, mówił, że wśród kobiet była najlepsza. O, wszystko przez tego rockmana. Ty, co on tam naobiecywał, co on wymyślił? Aha, Jowy. A co to jest? No tak, a co to da? A, wykończy wszystkich. To taka zaraza. Czarna ospa. O, dobre, dobre. 20%, no. A co na to najważniejszy? Jak chce wprowadzić? Czarną ospę? O, żeby go nie wykończyła. A Duduś, co na to? Będzie oddawał? Frankowiczom? Po jakim kursie? No nie, no to po takim kursie to bierzemy. Ja mam parę kredytów. Słuchaj, brałem na babcie. Obróciłem tymi pieniędzmi już, ale wróciło się dawno, ale wiesz, tam jeszcze raty płacimy. Dobra, dobra, no to super. Głosujemy na Dudusia. Będziemy brali kredyty teraz. W euro, w dolarach, we frankach, w jenach. W czym się da? No, jak będzie kurs dobry, to zarobimy. A jak będzie zły, no to będzie nam oddawał. No, no wreszcie bardzo mądry. No, wreszcie się znalazł bardzo mądry człowiek. No, no, no to na razie. Przemysław Nazar, Radio Łódź, Łukasz Głowacki, Radio Plus. Dziękuję bardzo, panowie. Dziękuję. Kończymy tydzień UWD. Ja zapraszam na pełne wydanie Łódzkiej Wiadomości dnia o 22. Do zobaczenia.